dzisiejszym odcinku jedna drużyna musi przeżyć dzień za 0 zł, a druga noc z tylko jedną zapałką. Witamy Was w 8 odcinku programu Twoje 5 minut w Hiszpanii, w którym uczestnicy rywalizują o miano najlepszego influencera. Dzięki partnerowi programu, czyli Doty Donuts, nagrodą jest 100 tysięcy złotych i wieloletni kontrakt z ekipą dla zwycięzcy programu. A Wy pamiętajcie, by subskrybować ten kanał, żeby nie ominąć żadnego odcinka programu Twoje 5 minut. Będzie gość specjalny oczywiście, jak zwykle. Także zapraszamy! Faustyna Fausti Fugińska oraz Bartek Kubicki. 22-letnia influencerka i 23-letni youtuber dużą popularność zdobyli, biorąc udział w pierwszej edycji programu Twoje 5 minut, a później dołączyli do przełomowego projektu Gen Z. Bartek ostatnio mocno rozwija się muzycznie, tworząc płytę Trzech Króli, natomiast Fausti poświęca najwięcej czasu na rozwój swojego oryginalnego kanału na YouTube. Bardzo się cieszę, że naszymi gośćmi jest Bartek i Fausti, bo no, oglądamy Gen Z, wszystkich już innych poznaliśmy, no i teraz kolej na nich i myślę, że będzie super. Jak trwało Twoje 5 minut, byłam taką mega energiczną osobą, wszystkie challenge robiłam i w ogóle byłam taka zupełnie inna niż na początku trwania Gen Z. Co było widać, co też ludzie pisali, co też Karol zauważył i wynikało to u mnie głównie z tego, że ja jestem osobą, która potrzebuje trochę czasu, by oswoić się z grupą. Otwartość na rozmowy z innymi na temat mojej osobowości pozwoliły mi dostrzec w sobie błędy, które potem z czasem zaczęłam eliminować. Fawcy się wydaje taka bardzo opiekuńcza, tak mi się od razu wydaje, ale super, że mam okazję ich poznać. Możecie słyszeć tak naprawdę bardzo dużo różnych ciężkich zdań, szczególnie od Karola i Wujasa. I są to słowa, które mogą się wydawać naprawdę czasami ciężkie, czasami mogą wywołać łzy, jakieś większe emocje. Trochę tym jest to Twoje 5 minut, jest takim bardzo mocnym zderzeniem się z rzeczywistością. Jest to taka najszczersza prawda, wykrystalizowana do tych paru zdań, która jest podana w najszerszy sposób. Jeśli będziecie potrafić ją przyjąć, przetrawić i zastosować się, ani żeby nie było Wam przykro przez to, tylko żeby przyjąć to faktycznie jako taką dobrą radę. Ja czekałem bardzo długo na Bartka Kubickiego. Jestem zadowolony, że dzisiaj przyszedł. A jak sobie radziłeś z tym, że jest na Ciebie wywierana presja przez wszystkich, że jesteś tym faworytem? Jest to strasznie ciężkie ogólnie, jest to mega dziwne uczucie. Byłem trochę zryty na początku. Masz taki głos, ej, skoro tam jesteś tym faworytem, to weź zrób coś bardziej, mocniej, lepiej. I się zaczynasz samemu ryć. Jakby trzeba gdzieś to brać do siebie, ale on nie może was skonsumować, ten dialog całkowicie. Fausti jest strasznie w ogóle merytorycznym takim gościem. Bardzo, bardzo dużo może nam przekazać. Chciałam wygrać, ale wiedziałam, że jak mają wygrać dwie osoby, to na pewno nie będę w tej dwójce. Ja nie poddawałam się, nie straciłam też chęci dalej do nagrywania. No właśnie, to jest to, wiesz? To jest to, Fausti. To jest najważniejsze. No dobra. Bo jak ktoś się podda w jakimś śmiesznym programie po jednym dniu, bo ze stwierdzi, że już nie ma szans, to jakim ja mam prawo myśleć o nim, że on sobie da radę przez rogi i się nie podda? A często będziecie mieli taki test, taką jakby próbę, która będzie na przykład losowo rzucana przez los dla was i nie wolno. Trzeba walczyć o swoje i się bawić. Najbardziej, moim zdaniem najważniejsze, żeby czerpać w ogóle z tego fun. Nie podchodzić do tego w ogóle jak do pracy, do czegoś, kolejna co musicie rzecz zrobić, tylko podchodźcie do tego stricte jako do zabawy, że to jest wasz moment. Dobrze się bawicie, to jest taki mega, mega truizm, bawcie się dobrze, to będzie fajny odcinek, ale jest to stuprocentowa prawda. Naprawdę z nimi, jeżeli ktoś z nas wygra, to będziemy współpracować, także bardzo fajnie było ich wszystkich poznać i uważam ich za świetnych ludzi. Zarówno jak Faustyna, tak Bartek dali nam tyle takich świetnych porad z pierwszej ręki, że w sumie nie spodziewałem się nawet tego i bardzo przyjemnie złapałem fajny vibe z Bartkiem. Wszyscy uczestnicy, którzy przeszli do drugiego etapu programu Twoje 5 minut w Hiszpanii, dostali pełną zgodę na publikację treści na ich social media, a więc możecie śledzić ich już teraz, zaglądając na te profile, do których linki macie również w opisie. A tymczasem jury podzieliło uczestników na dwa zespoły. Jedna drużyna ma przeżyć dzień, a druga drużyna ma przeżyć noc i nie mamy pieniędzy, ani telefonów, ani w zasadzie nic. Oczywiście, jeżeli zrobicie któreś z tych zadań, to drużyna przeciwna o tym nie wie, ale ułatwiacie jej noc. Ułatwiamy. Więc jedno zadanie, tak, to jedno ułatwienie dla drużyny przeciwnej. I pomagamy. Każde zadanie, jak wykonujecie, tak bardzo pomagacie, jak bardzo się postaracie. Miarodajnie od tego, co wy zrobicie, oni dostaną korzyść. Tak. A waszym zadaniem będzie utrudnianie życia drugiej grupie. W ich dniu wy będziecie mogli mieć ogromny wpływ i im dowalić. Jeżeli zrobicie jakieś zadanie, to wtedy aktywuje się to utrudnienie, które pod tym zadaniem również się kryje. Ale pierwszym zadaniem jest, musicie wykonać konstrukcję z najlepszego, najbardziej trwałego materiału, na jaki świecie istnieje. Czyli proszę państwa, konstrukcja silver tape'a ekipy. Jeśli drużyna żółta wykona swoje pierwsze zadanie, niebiescy zostaną spięci kajdankami na 2 godziny podczas
czas swojego dnia za 0 zł. W tym czasie niebiescy dojechali do centrum Malagi i dostali pierwsze zadanie od Fausti. Jesteśmy już w Maladze, także proszę bardzo. Losuję teraz kolejne zadanko. O kurde. Zjedzcie obiad w restauracji. A to dobrze się składa, bo ja jestem bardzo głodna. Jeszcze, ja też zacząłem od tego od razu, tylko musimy zrobić najpierw pieniądze. Tak, ja myślałem szczerze, żeby zrobić jakiś prezent DIY. No ja też. Wydaje mi się, że to będzie rzecz, którą się doceni najbardziej, a przy okazji będzie włożone w nią najwięcej pracy, dzięki czemu pomożemy drugiej grupie, nie? Wydaje mi się, że możemy mieć trochę większe oczekiwania i skupmy się na jednym, jak Fausty odeszła, to przypomnijmy, co możemy zrobić. To daj dokończyć Karolinie, bo ona zaczęła mówić. A ja nie słyszałem, sorka. Moja grupa musiała poszerzyć dzień za 0 zł, fajnie spędzić czas, ale dzisiaj było strasznie ciężko u nas z Karoliną troszkę, bo wydaje mi się, że trochę się przekrzykiwaliśmy, był mega chaos. My wife is from Poland. Great. Okay. We have a question. We have a question for you. Okay. Żona tego pana okazała się Polką, także mamy nadzieję, że uda nam się go. Ale okazja, ale okazja. Wyzwania i challenge, które realizujemy i właśnie... Prezent dla naszej koleżanki i chcemy zrobić to z makaronu, bo po prostu mamy mało pieniędzy, a to będzie takie cute. Najtańsze. I teraz pytanko, czy chciałaby nam może pani pomóc? Tak. O, super. Dziękuję. Może zróbmy tego. Most. No. Właśnie Bazerem. Też miałem ten pomysł. O Boże. Najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby wykorzystać tą taśmę w taki sposób, aby nasza konstrukcja, którą zbudujemy, będzie też mogła zostać wykorzystana przez nas do zrobienia też fajnej aktywności, fajnego kontentu. Tak. Ej. Zróbmy, kurde, łódkę. Da się, wszystko się da zrobić z taśmy ekipy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w supermarkecie i jak widzieliście, dostaliśmy 1 euro. Niestety starczy nam to tylko na makaron, który znaleźliśmy, a oprócz tego chcielibyśmy kupić nić dentystyczną. Na nasi nigi bransoletki będziemy mogli z tego sporo zrobić. Pero dinero? Es que solo tengo muy poco. Voy a pagar con tarjeta. No tengo dinero, sí. ¿Tú lo quieres? Oh, it's gonna be enough. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Udało się. Mamy nasze przyrządy do zrobienia prezenciku dla Fausti. Bierzemy się za robienie na silniku. To jest nawet dobre i ta nic jest dentystyczna, to jest taka... No mówiłam, że to dobry pomysł. Skończyłam, zobaczcie jakie piękne, pomarańczowe, żółte. Więc tak, no właśnie tak nie robimy, nie robisz tak i... Nie, tylko na razie. To się nie da. Właśnie tak nie robimy. Zaczynamy od zrobienia lin. Będziemy zaraz pewnie robić stelaż. Ja się zastanawiam nad zaczęciem, Michu, stelażu mostu. No, łapiesz za bocę. Nie, no Michu, źle rzuciłeś. Nie umiesz łapać. No ale... Dobra, Michu. Nie wytrzymam z tobą. Dorzucaj. No i ty nie złapałeś! Bo chłopie, chodź do tej wody i to odklejasz. Ty nie złapałeś taśmy! Chłopie, ty rzucasz jak spada. Ty wchodzisz to odkleić. Nie wchodzę, ty chodzisz. Trajektoria lotu była nieprzewidywalna, nie to oddaję, ale dobrze rzucił. Dobrze rzucił. Dawaj. Nie, Rafał powiedział, że dobrze ci rzuciłem. To ty źle złapałeś. Nie, ty wchodzisz. Jest hamem, prostakiem, mógł złapać, widzieliście to. Woda jest strasznie zimna. Nie, jest ciepła, zapomniałem, przepraszam, jesteśmy w mega ciepłej Hiszpanii. Mamy aktualnie 30 stopni. Nie odklejasz! Jak jesteś tam od razu, to czekaj. Nie, nigdy w życiu. Dobra, 3, 4. Ręcznie robione na silniki. O kurde, ej, w ogóle się tego nie spodziewałam. Jak... Ten jest dla twojego chłopaka, racji, o to było z myślą o nim. O, ale kochani jesteście, dziękuję wam bardzo. Pomysłowe bardzo. Studenckie czasy czasem wymagają też tak, dodatkowego, to wiesz, rzucenie do garnka. Jak... Dobra, daję wam w takim razie wszystkie już zadania. Zaróbcie jakąś kwotę. Dobra. U mnie mamy, żeby zamienić się ubraniami na stałe. Okay. I ostatnie to jest zwiedź luksusową willę. I od razu ktoś wejdzie do wody, łap. No, klasa światowa. Kiedyś ode mnie coś złapiesz, obiecuję. No, pewnie jakąś chorobę. To się wydaje po prostu ekstremalnie proste, ale jak my to robimy... Nie wiem, naprawdę, ja nie wiem, mam po prostu mózg wyłączony chyba. Aha, czyli po prostu... Ty kleisz nie tą stroną klejącą? Za pierwszy, tak. Nie wytrzymam. Z most niepowodzenia i nieszczęść. No opuszczaj się. No utrzymuję na odcinku. To ciągnij do przodu! No widzisz?
Siło! Lina przeszła test liny i jest liną. Lecimy w takim... No to było idiotyczne. Idziemy się na pół godziny, kto zbierze więcej siana, ten... Wracamy w to miejsce. Tak. Nie możemy zrobić na przykład 0 euro, bo będzie lipa trochę. To będzie przypadkowe. Najlepiej jakby ci ludzie mówili po angielsku, bo wtedy dużo łatwiej się dogadać i wytłumaczyć, o co nam chodzi. Nikt nie gada po angielsku, jest lipa! Podbijmy do tych dwóch chłopaków tutaj. Hello, sorry. Do you speak English? No, okay. We can clean or something for small money, like, you know, 1 euro or something. Can we take this flower? Yes. Oh, thanks. Thank you so much. Thank you. Mamy kwiatuszka, może udać, jak go sprzeda. Jakby dzisiejszy dzień był dla niej testem, czy ona jest w stanie sama sobie poradzić bez tej siostry. Ja osobiście uważam, że nie do końca pokazała to, że jest sobie w stanie sama poradzić. Tutaj akurat Pola przejmowała inicjatywę głównie w robieniu jakichś rzeczy. Liniary dają nam liny, my linami wzmacniamy naszą konstrukcję i chyba tak to właśnie powinno wyglądać. Ja jestem teraz w parze z Karolem i on mi każe tylko nową taśmę otwierać. Czujecie się niepotrzebni, to wyobraźcie sobie mnie teraz w pracy w parze z Karolem. Chyba nie było odcinka, w którym się nie rozebrał, tak mi się wydaje. Na chillu, Michu! Jesteśmy w ciepłej Hiszpanii! Ciepło! Ale źle to w ogóle robicie, przepieczone. A czego się po nas spodziewałeś, że nam to wyjdzie idealnie? Jest to miejsce. Mamy proste zadanie, musimy zarobić trochę hajsu. Nawet to może być 2, 1 euro, cokolwiek. Dacie nam jakieś wyzwanie, które musimy wykonać w tym momencie, żebyście dali nam jakieś 2 euro? Jeżeli oczywiście chcecie. Dawaj na drzewo wejść. Wejdziesz na drzewo? Musimy wejść na drzewo przy policji, zobaczymy, czy uda się, nie, nie będą zdejmować. Dobra, próbujemy. 2, 3, 4. Nie jesteśmy w stanie wejść na to drzewo. Było blisko. Trochę się poobdzierałem ogólnie, ale sobie fajne wyzwanie dałeś. Naprawdę. Co te wszystkie drobne. O, dziękuję bardzo. Euro, 2, 3 euro i 30 centów. Ej, to nie jest źle jak to jedno zadanie. Także... Które jeszcze nie wyszło. Dokładnie. Can we take some flowers and... Gracias. Karola, może coś... Klasa jest dobrego. Bardzo ładnie dziewczyny. No właśnie. Tylko szybciej trochę. Dobra. No tak. Ale wy nie siedzicie w wodzie, my mamy presję zimna. No to powinniście to właśnie robić szybciej. Fajnie, chłopaki. No, widzę, że ja. Ale co, jest takie wąskie? Widzimy, że chcecie nas wrzucić bardzo do wody. Michu, dobra robota. Czyli oficjalnie skończyliście, tak? Oficjalnie skończyliśmy. Bo zadanie było zbudować, więc zadanie zaliczone, ja dzwonię, że ma dobrze na karę za to. Okej, ale my dodatkowo to jeszcze stestujemy. No, proszę bardzo. Dawaj, moja. Więc utrudnieniem przeciwnej drużyny za to będzie skucie kajdankami we czwórkę przez 2 godziny. Trochę nam to zajęło, ale myślę, że im to na pewno sporo utrudni. Będzie setup. Okej, zrobię 20 przysiadów, także lecę. Raz, dwa. Dobra, dołączę trochę. 5, 6, 9. 20! Okej? Okay. Oh, thank you very much! Thank you so much! Dobra, jak widzicie, mamy kolejne... 2 euro. Mamy dla was niespodziankę od drugiej grupy, czyli tej, która jest bardziej. Niespodzianka polega na tym, że oni wykonują teraz zadania, które wpływają na to, jak wy się macie. Fajnie. I właśnie im się udało wykonać jedno zadanie i to jest nagroda. I gracie się kajdankami na 2 godziny. Zupełnie przypadkowo mam kajdanki. Ale nagroda! Super! Bardzo to jest pomocne w tej sytuacji. No mieliśmy pamiętać, że mamy kajdanki, nie możemy cię rozdzielać. Właśnie wiem. A jak się uda na szczupkę dać? Kieruj, Maja, kieruj! Chyba jeszcze raz trzeba to zrobić. Ale za 50 już wtedy. Trzymaj! Bardzo ładnie, gratulacje, ale oczywiście na głowę. Tak? No tak. We are from the television, you know, and that's our challenge. And we don't sell it. And we don't have money. Thank you so much. Thank you. Maybe do you want to buy some flower for 2 euro or something? Thank you. Oh my god, thank you. Ciężko się dogadać, kiedy nie znamy języka. Okay. Ay, delante de la gente. Okay. Oh, thank you. Muchas gracias. Oh my god, thank you so much.
faktycznie wykreowałeś takie postacie moich dwóch faworytów i mogę powiedzieć, że jest to Olek oraz Dominik. Kolejne zadanie, jakie macie, jest tutaj zapisane: dyscyplina sportowa. Wy musicie wygrać ze mną i z Karolem w jakiejś wybranej dyscyplinie sportowej. Zaraz podejmiemy decyzję, tak. Jaką? Właściwie to wy podejmiecie decyzję, sami wybierzecie. Macie do dyspozycji albo golf, albo tenis, albo kosz. Opłaca wam się wygrać, ponieważ... Wiecie, jakie jest utrudnienie będzie miała druga grupa? Przez 2 godziny, znowu 2 godziny, mogą się porozumiewać tylko po polsku. Na początku kajdenki miałem z Olkiem i wykonywaliśmy w tym czasie challenge, które prosiliśmy od ludzi. Okazało się, że jakby spotkaliśmy się znowu z dziewczynami, to one też miały kajdanki. I jeszcze nas razem złączyli. 3, 4. Okej, okay, teraz liczymy, kto ma więcej. No nie, ja pewnie mamy 4. Więc mamy jeszcze jedno połączenie. Teraz się zastanówcie, czy wolicie tutaj, czy wolicie tutaj. Zrobimy na krzyż, zrobimy na krzyż. Ja mogę być na krzyż. Ej, stary, to będzie tak ciężkie. Ale mega śmieszne. A może będzie chodził tyłem wtedy. Ja i teraz będzie mega ciężko wykonać jakiś challenge. Czekaj. No i co, jesteśmy spięci teraz wszyscy. Znaczy ja też w tenisa tak okej, okay, ale wydaje mi się, że ty lepiej w koszykówkę niż ja w tenisa. Tak, tak. Tak? No. Tylko, że jest ślisko, ale możemy. Nie lubię ogólnie koszykówki, ale mój wzrok mówi co innego, więc nie wiem, jak chcecie, to mogę pójść do tego kosza. A ty postaci, jak jest z koszykówki? Tragedia. Tragedia? No. Okay. Czyli kosz. Kosz, tak. Kosz, decyzja pada na koszykówkę. Przerąbane. Pamiętajcie, oni nie mają ławki rezerwowych. Ty kryjesz Bartka, bo jest dużo wyższy. A ty nie podsłuchuj. Karola. 18.15, jeżeli do godziny 19 nie powiecie ani raz dokładnie, to wam zostają te 4 euro, a jeżeli nie, to za każde dokładnie zabierają wam 1 euro. Także dobra, ale Niemcy nie klikają. To jest nasz challenge. Tak. Chcemy zjeść jakąś normalną kolację w ogóle tak naprawdę, a mamy na razie 11. Nie można! Co jest na kondycji? Co jest? Nie, to jest druga. Lecz. Brawo! Wygrana! And we need to sell it. Okay, thank you so much, thank you. Chodzenie w kajdankach w szwórkę jest trudne. To nie, jest takie proste. W szczególności, że kazałeś się kurna zabić na krzyż. Ale to w sumie jest śmieszne. Fajnie, że tak sobie możemy chodzić w kajdankach po mieście. Nigdy już nie byłem w kajdankach, tak szczerze. Byliście kiedyś w kajdankach? Ja byłam. Byłaś w kajdankach? Ale tak... nie powiem. To nie jest dziura na głowę. Upoli na Instagramie chyba. Na story. Macie jeszcze szansę się odkuć, ponieważ kolejna konkurencja jest ściśle związana z tym, co Karol trzyma w ręku. Bo macie wymyślić konkurencję, w której ulokujecie Dotty Donuts. Jeśli uda im się wykonać to zadanie, które sami mają wymyślić, niebiescy nie będą mogli rozdzielać się przez godzinę podczas swojego dnia za 0 zł. I na przykład zawiązać donaty na sznurkach, zawiązać jakoś oczy, z zamkniętymi oczami będzie jeść donata. Możemy sobie ustalić po prostu jakiś czas i jeżeli większości drużyny uda się to zrobić w tym czasie, to wtedy utrudnienie będzie miała druga drużyna. Dobra, to dajmy 20 sekund, to będzie optymalne moim zdaniem. Dobra, słuchajcie, szukamy teraz knajpy, która będzie jakaś ciekawa i będzie nas na nią stać. Będzie problem, usiąść. Siadaj. Dzięki, have a challenge. We have a challenge and we'd like to order spicy fried potatoes. Było troszeczkę przekrzykiwanie się, co mnie bardzo wymęczyło. Teraz chyba to był dla mnie taki najtrudniejszy odcinek z wszystkich do tej pory. Ale na pewno druga grupa będzie bardzo zadowolona, bo jak wiecie, ułatwi im to w jakiś sposób na pewno przetrwanie tej nocy. Jak on nie przeklnie przez 24 godziny ani słowem, dajesz mu 1000 zł. Jeżeli przeklnie choć raz, daję ci 100 za każde przekleństwo. Nie no, to jest easy money, nie? A właśnie, a jakie słowa się zaliczają do tego? No, daj mi przekleństwo. No. Ale to będzie easy. No, to będzie... Gdzie też? Zaj... Dobra, słuchajcie, wyszło wasze nasze bardzo ekskluzywne danie, czyli pieczone ziemniaczki. Uważaj, bo gorące. Gorące, podmuchaj. O nie. A ja nie wiem, czy ja chcę z tym. Stop, ostre! Ja chcę bez sosu. Ej, to jest ostre, nienawidzę ostrego! Ej, jest mega ostre! Dzwon uderza. Ani razu nie powiedzieć słowa dokładnie, więc macie... Wygraliśmy
4 euro od dwójasa. Dziewczyny mają 20 sekund na zjedzenie donatów, które są zawieszone na sznurku przy suficie. Czas, stop, start. Co? Jaki stop? Co to jest za lokowanie? Ani nie było powiedziane marki. A pamiętajcie, że wasze zadanie miało być lokowaniem. Wraz z marką Dotty Donut i pysznymi donatami stworzyliśmy konkurencję, że której dziewczyny muszą zjeść jak najszybciej donata Dotty Donut podwieszonego do sufitu bez użycia rąk i z zamkniętymi oczami. Mają na to 20 sekund. Czas, start. Tak już bolą te kajdanki, że nie wyobrażacie sobie, jaki to jest ból. Jak jeszcze ten po prostu geniusz połączył nas do góry, jakby tyłem do przodu. Jakby kto sobie utrudnia jeszcze życie w kajdankach. Sabotaż. Dobra, teraz my z Michem musimy pokazać, jak szybko potrafimy zjeść donata od Dotty Donuts. Mi i Julicie niestety nie wyszło, cała teraz wiara w chłopakach. No i co? Czas, start. Dawaj, od dołu, tak jak koń. Szybciej, jest prawie. Zjedźcie chociaż połowę. Lepiej wam będzie niż nam, tak? Stop. No, moi kochani, jak zdążyliście już zauważyć, to wyzwanie jednak nie było takie proste, jak nam się wydawało. Nie dostają tym razem utrudnienia. Ale jakie pyszne było! 7 rano, to dla mnie gloria! Let's go! Zatykałem, włączyłem się! Ile hajsu? Zero! Zero, zero hajsu! No tengo dinero! Trzeba zatwerkować! Aż ja mam ochotę rzucić teraz! Straszna cringe'owa tutaj, bo okropnie zwijało, ale bardzo fajnie są. Dobra, tak nie chodzi o to, czy cringe, tylko czy była dobra zabawa. Ja na przykład się dobrze bawiłam. Ej, została minuta do zdjęcia kajdanek! W tym czasie na żółtych w domu czekało ostatnie zadanie, czyli teleturniej, który mógł utrudnić niebieskim przeżycie dnia za 0 zł. Chłopak zapomina imienia swojej dziewczyny. Co ona robi? Nie trafiłaś. No to wymyśla coś innego. Ile imię? Dziewczyna wymyśla inne imię, jak chłopak pomylił jej? Zero. Zapomina jego imienia. Zero. Chłopak zapomina imienia swojej dziewczyny. Co ona robi? Obraża się. Ej, bo my gramy w familiarze. Nie mam tego, dalej na liście. Karol, chłopak zapomina imienia swojej dziewczyny. Co ona robi? Płacze. Zaczyna płakać. 10 punktów. Yeah! Gramy do 300. Sprzedaj mu liścia. Daję mu liścia. 16 punktów. Zrywa z nich. 40 punktów. Przechodzi pytanie do ciebie. Pausty. Zaliczam ci, śmieję się. 6 punktów. Ola, musisz wyciągać rękę. Nasze ręce. No to... Boże, w końcu! To jest najlepsze, co mnie spotkało od 2 godzin. Poszło nam totalnie do dumy. Z Karoliną jakby w grupie pracowało mi się dość średnio, ale suma summarum, no jakby pracowało mi się dobrze z Karoliną, niekoniecznie pracowało mi się dobrze w grupie, w której była Karolina. O. Dobra, w takim razie zauważyliśmy, że tutaj fajnie chłopaki sobie tańczą, fajne chłopaki. Także poproście, żeby was nauczyli jakiegoś ruchu tanecznego. To jest moje zadanie od was. Dobra. Bardzo fajne zadanie. Myślisz, że oni cię nie lubią? No, myślę, że tak, no. Dzisiaj jak robiliśmy to zadanie z tymi kajdankami, po prostu, no serio, myślałam, że zaraz po prostu trafi mnie coś, bo... Zapraszam kolejne osoby. Będziesz to familiada. 72 punkty dla ekipy, 0. Dla twojej 5 Mój idealny wieczór to... oglądanie filmu, serialu. Dobrze, Netflix, 13 punktów. A teraz czytam ci całe pytanie. Mój idealny wieczór to ja, łóżko i... Wino. Wino, 21 punktów. Mój idealny wieczór to ja, łóżko i... Przekąski. No nie zaliczę tego, pierwszy błąd. Mój idealny wieczór to ja, łóżko i... Oliwier i... Mój partner. Może coś takiego? To jest idealny wieczór. Błąd. Żadna ankietowanie tak nie powiedział. Mój idealny wieczór to ja, łóżko i... Pola. Przepada, nie było Poli. Ankietowanie nie zagłosowali na Pole. Bardzo proszę. Ja, łóżko i książka. I książka. 22 punkty na ekipę. Oczywiście, że jest to Dotty Donuts. Dotty Donuts. Najwyżej punktowana odpowiedź kryje się pod pilot do Dotty Donuts, więc 26 punktów. Can you teach us some moves? We yes. saw can that we you are dancing you? Very well and we cannot dance. Okay. Nagrywamy TikToka, więc wbijajcie na naszego TikToka, żeby zobaczyć, jak to jest.
punkty liczymy razy dwa. Na jaki owocu nastolatek może się przy całowanie? Nie! Odbieram wam. Zero. Teraz banan. Jak banan, banan. Co ty ćwiczyłeś? Banan 10 punktów. Dobrze, wróć. Chyba Olek był w grupie ankietowany. Gruszka? Gruszka. Gruszka. Nie ma. Ananas. Nie no, zero, mam. Nie są owoce, jabłko. Jabłko, gratulacje, 30 punktów. Oliwier, jaki owoc? Pomarańcza. Pomarańcza, gratulacje, 15 punktów. Raz. Ja nie rozumiem, nie rozumiem w ogóle. Koniec, następne pytanie. A była jeszcze arbuz, cytryna i nektaryn. Także mam nadzieję, że nie wygląda aż tak tragicznie, jak szło nam to na próbach, a zobaczycie efekty na czymś profilu. Udało się, bardzo fajnie wykonali, nauczyli się. Mamy 15 euro, czyli po 7,5 na parę. I musimy kupić sobie prezenty nawzajem. Na całość mamy 20 minut. 3, 2, 1, start! Okej, moi drodzy, zapierdzielamy, dawaj Domin, dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy, mamy tylko 20 minut, a chcemy zaleźć coś naprawdę fajnego. Teraz punkty liczymy razy 7. Jakie dodatki robią kąpiel w wannie bardziej romantyczną? Prosecco. Prosecco, 29 punktów. Gładki róż. Gładki róż, 20 punktów. La, 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 la. Ja muszę sprawdzić, czy nie jesteście bliscy wygranej. Bo wtedy będę musiał was zdyskwalifikować. Więc teraz każda błędna odpowiedź powoduje, że od razu oni dostają pytanie. Bo ja ustalam zasady tej. Kule do kąpieli. Nie ma tej odpowiedzi. Pytanie przepada, proszę. Ja bym powiedział, że świeżo. Odpowiednie światło, 13 punktów razy 7. Gadałam z panem, zgodził się na to, żebyśmy kupili okulary za 8 euro dwie pary. Zrobimy teraz przymierzanie i wybierzemy, które są najlepsze. Ej, a gdyby Poli kupić naszyjnik? Ona lubi biżuterię. To jedną bransoletkę, jedną pocztówkę dla nich? Tak, po bransoletkę i po pocztówkę. Dobra, takie muchy wielkie. Ej, dobra, to jest niegłupie. A te dla Karo. A te z lusterkiem dla Karoliny. Te są olkowe, te są karolinowe. Bardzo ważne pytanie, Michu, masz tu lekką przewagę nad swoją rywalką. Jeżeli w kościele facetowi zepsuje się rozporek, to czym go zakryje? Kurtką. Płaszczem, 14. No. Ławką. Nie ma. Jak bez miał ławkę i się zakryje? No, miałaś nic. Do widzenia. Rękoma. Rękoma, 6 punktów. Bluzą. Nie ma. Stwierdziliśmy, że spróbujemy, liczymy na to, że może się uda ogarnąć balony za free, takie z Helem. Could you buy us one balloon? Yeah. Pan się zgodził i kupił nam balona. Thank you so much. Nie wiem, czy on nie kosztował 10 euro chyba, on zapłacił. Nie, 7. I pozytywnie mnie też zaskoczyła Pola, ponieważ faktycznie widać, że ma w miarę mocny charakter i też się przebija. Za 3 pocztówki płaci się 1 euro, więc bierzemy więcej. Bierzemy więcej, bo przy okazji weźmiemy dla siebie i jeszcze dla naszych kochanych operatorów, także wydaje mi się, że to będzie miły upominek. Wszystko jest w twoich rękach teraz. Sutanną księdza. Nie! Inną osobą, 3, dobrze. Biblią? Biblią, 28 punktów. Gratulacje, tym samym wygraliście. Waszą nagrodą jest pozbawienie wszelkich oszczędności drużyny, która jest teraz na mieście. Nie mamy nic! Łatwo! Pierwszy raz się cieszę, że nie mam nic! Przed chwilą wydaliśmy nasze zarobione pieniądze! I mamy dla was też taką informację, że nie wiem czemu wy chcieliście tak źle dla swoich przyjaciół z drugiej drużyny, bo oni chcieli dla was dobrze. I jak wy robiliście im utrudnienia, to oni robili ułatwienia dla was na noc. Na przykład zrobiliście utrudnienie wygrywając tyle turniej, którym pozbawiliście ich pieniędzy. A wy mieliście dostać tyle samo pieniędzy, ile oni będą mieć. No... Więc dostajecie zero tym samym. Niestety, ale fajnie, że się staraliście, nie? Czy oni wiedzieli o tym? Czy oni wiedzieli o tym, że wy im utrudniacie? Tak. Tak, ale nie wiedzieli, że robiąc rzeczy, wam ułatwiają. Aha! Programa de telewizją. Programa, de kolor. I od jaki kolor? Rojo. Gracias. Muchas gracias. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Udało się, moi drodzy. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale udało się. Także mamy prezenty i to po dwa na łeb. 3, 4.
Karolinka, różyczka dla ciebie. Wiesz, że o tym myśleliśmy przez chwilę. A to sporo kosztowało. To jest pierwszy prezent i generalnie to na żaden z tych prezentów akurat nie wydaliśmy hajsu. Ani euro. Ani euro. 3, 4. Brawo! A jesteśmy w Maladze, jest dużo słońca, dodatkowo mój Dominika blask. Żeby was nie oślepić. Może was troszeczkę oślepić czasami, także... Macie piękne okularki od nas. Ej, dobrze wyglądajcie! Teraz nasz drugi prezent. Każdy z was może sobie wybrać jedną karteczkę spośród wszystkich. Cute, o wszystkich pomyśleli, to było mega fajne. Trochę tak. Bardzo fajne. Fajna karteczka. I kończymy tą konkurencję i zaraz zabieramy się do ostatniego zadania. Okay, because we have a challenge and my friend has to switch hats with somebody. Wykonaniem ostatniego zadania niebiescy zakończyli swoje wyzwanie przeżycia dnia za 0 zł, a w tym czasie drużyna żółta rozpoczęła noc z tylko jedną zapałką. Oto wasza zapałka i rozpałka do niej. To jest wasz standardowy ekwipunek. Przez to, że tamta drużyna zrobiła aż 3 zadania, to macie 3 ułatwienia. Zabieracie je ze sobą i pakujemy się do auta, jedziemy do miasta, zostawiamy was tam i macie przeżyć po prostu najbliższą noc. Moja drużyna będzie musiała przeżyć noc, mając tylko zapałkę. Myślę, że będzie ciężko. Trochę się czuję jak ryba w wodzie, bardzo fajnie, nie mamy w ogóle pieniędzy. Jeszcze działamy w nocy, a w nocy zawsze, nawet jak się nie wyśpię, to i tak w nocy zawsze odpala mi się jakaś dziwna energia. Nie wiem, z czego to wynika, może z księżyca. Gdy żółci dostali wszystkie potrzebne im rzeczy, przemieścili się prosto do centrum Malagi. Właśnie dotarliśmy na miasto. Musimy sami sobie ogarnąć nocleg. A od przeciwnej drużyny dostaliśmy prezenty i ułatwienia, które pomogą nam w dzisiejszym naszym zadaniu. Jeszcze ich nie widzieliśmy, więc właśnie zabieramy się za otwieranie. Pierwsza paczka, Julitka. Nie. I picie. Co to jest? Plastry. Drugi ręcznik, czyli jeden damski, drugi męski. Rolkę papieru tarczowego. No i czokokapy. O nie. I mamy 1 euro. Oprócz tego przeciwna drużyna udało jej się zdobyć dla nas też plecak, w którym będziemy mogli te wszystkie rzeczy przenosić. Próbujcie sporo mówić o tym czasie, nie? Żeby było widać was tą presję, że tego czasu naprawdę jest mało. A tym bardziej teraz, kiedy wiecie, że jak do pierwszej nie ogarniecie miejsca do spania, to was stąd zabieramy i macie dyskwalifikację. To można budować też napięcie w filmie pod to, nie? Mamy jeszcze 3 godzinki. Czas coraz szybciej ucieka, a my jesteśmy coraz dalej w ogóle miejsca, w które powinniśmy dojść. Nie możemy też przegrać tego na pewno challenge'u, bo dyskwalifikacja nie wchodzi w grę. Zawida! Czy możemy się też podzielić na dwie grupy? Na dwie grupy z dwóch operatorów, tak. I tylko spróbować sprzedać Chocokapa na przykład każdego za 1-2 euro. I się rozdzieliliśmy z dziewczynami. Dziewczyny będą ogarniać Mystery Boxa, a my w tym czasie ogarniamy tańczenie z ludźmi. Początkowo rozdzieliliśmy się na dwie grupy, żeby nie było takiego chaosu. Ja byłam z Mają. We have a challenge because we are in a TV show in Poland. Okay. This is our suite. One euro? 1 euro. Euro. Thank you! Kolega zrobi test Chocokapów ekipy na żywo. Tak, what do you think? Nice, that's nice. Chciałby się nam pomóc trochę. No a czym? Musimy spędzić noc za darmo. Nie mamy w ogóle pieniędzy. Belgijka, musielibyście zatańczyć. Nie, ale musielibyście zabrać kilka osób, żeby z nimi zatańczyć. Za 10, ale to nie możemy być my. Dobra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Very nice. 10 euro? Okay, 1 euro. Okay, thank you. And we have a mystery box and here is our Polish sweets. Maybe you want to try it and buy it. 1 euro, 2 euros. 1 euro. Oh, thank you, thank you. Thank you. Do you want a cup of Spain? Yes, yes, yes. Maybe we can trade this. Okay. This one for another for candy champagne. Or some champagne. Okay. Gracias, adios. Adios. Mamy jeszcze 2,5 godziny teraz, mając 10 euro. Nagle się zrobiło dużo czasu. Robią mega dobre wrażenie. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie radzą, ale bardzo pozytywnie Kostek właśnie mnie, może nie to, że zaskoczył, jakby gdzieś tam od początku się, powiedzmy, wybijał, więc jego bym dał faktycznie na pierwsze miejsce. Do you wanna try it or buy it? Okay, I get one. Then?
10 euro. Okay, so we're gonna give you 2 for this. 10 euro. 10 euro. Maybe you wanna try it and buy it. Okay. We know. Big tender. Tak, łącznie mamy 18 euro. To jest prawie dużo kasy. Szybka reklama kanału Friza. Nie ma za co, Karol. Myśmy bardzo ładnie prowadziły interakcje z osobami podczas rozdawania chokokapów. Naprawdę aż bardzo miło się na to patrzyło. Podchodziły z pełnym uśmiechem do tych ludzi, tańczyły przed nimi, wygłupiały się, śmiały się. You buy it, you try it. You buy it, you try it. Try it, you buy it. You buy it, you try it. You buy it, you try it. Ile masz? Bardzo dobrze. 22 euro. Serio? No. Ej, to już proszę nocleg. No. 23. Mamy jeszcze 2 godziny. No to ja proponuję. Żółci znowu podzielili się na 2 grupy, by zebrać jeszcze więcej pieniędzy. Maybe you have markers? Markers. Yeah. And bag? Maybe you can give it for us for this. Ah, that's a good deal. I think that's a good deal. Okay. Okay. This is mine. Okay. Mine. Yes, yes, okay. Yes. Uwaga, uwaga. Za 1 euro zatańczymy z ludźmi. 1 euro. Yes? No! La 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 la. You help us, amazing! You help us so much. No, no! Oh my God! Osobą, którą najsłabiej oceniłbym na najsłabszą, Michał, ze względu na to, że po prostu mniej się odzywał, mniej miał tych interakcji. A może nam się uda zdobyć wystarczające kasy, żeby kupić i jedzenie, i hotel? Miałem dzisiaj trudności z przebijaniem się w grupie. Trudno było mi dojść do słowa. Nie musicie znaleźć nocnego dla 4 osób. Jak znajdziecie dla 2, to i tak będzie okej, a 2 pozostałe jadą do domu. Nie udało nam się zebrać wystarczającej liczby pieniędzy, żeby przenocować aż 4 osoby. No i jeszcze Bartka w dodatku, czyli 5 osób. Jednakże udało się zbierać wystarczającą ilość pieniędzy, żeby 2 osób mogła tam spać. Teraz mamy 22 euro i 15 centów. A my mamy 24 euro, że tak. Możemy teraz zmienić trochę taktykę, połączyć siły i zagrać z kimś w papier, kamień, nożyce. Oli! Teraz mamy chwilową przerwę na jedzenie, napicie się i ruszamy z naszym. Mamy... Nie! Michu przegrał! Stówę płacisz, jeśli nie dostajesz kafla! Yeah. No to ja już 200! Nie, no sorry! Nie, no także razem mamy 46 euro i 15 centów. We give 46 euros, you give 46 euros, we play rock, paper, scissors and who will win, get the all money. Yeah. Straciliśmy prawie 10 minut na negocjowanie z nimi. Ale wyglądali na takich pewniaków. Tak, no. Ale stwierdził, że 46 euro to za dużo finalnie, no. Więc lecimy dlatego dalej. Szukamy po prostu tak. Nie udało nam się, ale próbowaliśmy naprawdę wiele razy. Były chętne osoby, ale nie miały po prostu przy sobie gotówki. Po zebraniu tych wszystkich pieniędzy zdecydowaliśmy się, że jednak idziemy do hostelu i udało się złapać pokój za 36 euro, więc reszta jest do wydania na jedzenie. Mogą zostać tylko 2 osoby, bo na tyle nas stać i na tyle oni mają miejsca. Za 1 osobę jest 18 euro, no i tak. Pytanie, czy to chcemy robić, czy nie chcemy? Chcemy! No, no jest... Maja! Mi się jakiegoś popióra tu się przydało. O! Ja i mają parka! Tak! Mam jakiś taki, wiecie, wewnętrzny jednak barierę co do takich rzeczy. Spałaś kiedyś z czymś takim? Nie, nigdy. Weź, ja spałam. Ja spałam w hotelu kapsułowym 16 osobami. Okropnie. Weź pomyśl, jakby można było fajnie obrócić to, że jesteście we dwójkę, motylki są. Wiesz, nie trzeba się wysilać, nie trzeba dużo kasy, żeby coś fajnego zrobić. Obiecałem Maji, że na kolację zabiorę. Jak mogliście zauważyć, butelka wylosowała mnie, ale poszła za mnie Julita. Nie jest to dla mnie najbardziej komfortowa sytuacja i wolę pozostać ze sobą w zgodzie. Zastanawiałam się nad tym długo, ale zdecydowałam, że nie zostaję tutaj dzisiaj na noc. Okazało się, że jest pokój, w którym możemy być po prostu sami, na który nas stać. Co? No, serio. Serio, dobra, no to w takim razie nie rezygnuję oficjalnie z tego challenge. Oliwier wraz z Mają poszli spać w hostelu, na który sami zdobyli kasę. Po wejściu do pokoju okazał się on być bardzo przytulny. Mimo taniej ceny, warunki były całkiem w porządku. Było w nim dziwne pomieszczenie, coś w stylu graciarni, gdzie było naprawdę sporo różnych randomowych rzeczy. Chciałem przygotować romantyczną kolację, a ostatnia restauracja w okolicy zamykała się za 10 minut. Bardzo spieszyliśmy się, aby zdążyć i udało nam się być ostatnimi klientami. Kupiliśmy jedzenie za ostatnie pieniądze i wróciliśmy do pokoju. Zamknąłem się w nim sam, żeby Maja niczego się nie spodziewała. Zadbałem o romantyczny wystrój całego pomieszczenia. Z graciarni wyjąłem talerze, które umyłem, otworzyłem okno z pięknym widokiem na ulicę Marbeli, a z ręczników hotelowych
ułożyłem serducho na łóżku. Zobaczcie, jak super to wygląda. Miałem nadzieję, że Mai spodoba się to, co dla niej przygotowałem. Było mi naprawdę mega miło. Następnie po całym dniu mogliśmy sobie spokojnie zjeść i odpocząć. Jakiś zmarnowany był dzisiaj Michał. No dziś nie jego dzień, moim zdaniem, trochę. Zobaczymy, jak tam panel rano. No nie mów tak. Płaczę się, jak mój misiek, kurczę, poleci. Misiek wygrywa ten program ze mną. Z tobą. Coś tam się tli? O! Udało się. Paliło się. I zgasło. Najlepiej wykorzystana zapałka Rever przy romantycznej kolacji. Ciekawa jestem, czy Michu i Juli to będą zawiedzeni nami, w jaki sposób wykorzystaliśmy tę zapałkę. Cel był szczytny. Cel był szczytny, odpaliliśmy zapałkę, odpaliliśmy świeczkę zapałką na romantycznej kolacji. Idziemy spać. Dobranoc. Udało się! Wracamy ogarnąć się na panel. I challenge uważam za super zaliczony. Następnie niebiescy przyjechali do domu, by przygotować się na studio tego odcinka. Nie, jesteśmy przed ostatnim panelem. Nagrywamy TikToki, Instastory. Ama! Ja pierdzielę, jak się straszyłem! Fajna fota? Fajna z Mają, nie? W dzisiejszym odcinku odpaść może albo ja, albo Karolina. No w programie pokazałem już te swoje gorsze strony i mam tam jakieś minusy w swojej kartotece, że tak to nazwijmy. Mimo tego, że jestem prawie pewna, że dzisiaj odpadam, to jestem pogodzona z tym. Mieliśmy długą noc i ciężką, zimną, burzliwą. A teraz jest piękny dzień i zaczynamy to studio, proszę Państwa, odcinek 8. A Bartek, w takim razie jakbyś miał wytypować twojego faworyta? Jest to Olivier. Jest bardzo pozytywny, jest bardzo nakręcony, przejmuje inicjatywę. Uważam, dobra, że ma dobra, bardzo dobra, fajny potencjał. Bo to jest prawda, co ty mówisz. A czy zauważyłeś w nim jakąś taką dziecinność? Tak, wiesz co, myślę, że przez to, że jest dobry, wiem, że bycie osobą gdzieś tam faworyzowaną wiąże się z ogromną presją i pytanie, czy jest osobą, która z tą presją sobie poradzi. No, ale też jest chyba najmłodszy ze wszystkich uczestników, więc no, on też na pewno nie ma takiego dużego bagażu doświadczeń życiowych po prostu i to w pewnych momentach to widać po prostu. Bo wiecie co, my z Wujasem martwimy się o niego i o was, jak to by wspólnie było. Okej, moi drodzy, w takim razie zaprośmy ich tutaj i zobaczmy, co nam powiedzą. Lecimy. Jak mamy tak iść? Trzymajcie za nas kciuki, miśki. Ale dobrze, witamy naszych gości. Słuchajcie, zawsze to my zaczynamy, więc tym razem dam wam luz. Szach, nie ja. No to ja, szach. Dobra, okej, no to w sumie może Pola? Pola poszła na pierwszy ogień, tak? Czyli zaczynamy z grubej rury. Dajcie jej spokój, Pola jest wspaniała. Patrz, jaką ma piękną bluzę. Tak, no właśnie, tak. To fakt. Ej, rzeczywiście, Pola, wiesz co? Dobra, to ja dzisiaj będę dla ciebie tylko miły. Masz wspaniałą bluzę. Dziękuję. W ogóle wydajesz się mega pozytywną osóbką i bardzo fajny vibe od ciebie odczuwam. Mam wrażenie, że po wczorajszym panelu troszeczkę się zamknęłaś w sobie. Czyli się poddała, a zawsze mówiłem, że nie można się poddawać. Ja się nigdy nie poddaję. No, nie ma co się poddawać i myślę, że po prostu musisz w swojej głowie wykreować taki fajny mindset, że nieważne co usłyszysz od nas, czy to będzie negatywne, czy pozytywne, to żeby być w tym wszystkim dalej sobą, uśmiechać się i być taką pozytywną osobką, jaką jesteś. Co więcej, ja pamiętam, jak rozmawialiśmy w tym samochodzie i ty powiedziałeś, że ty już nie wygrasz tego programu, że coraz mniej w siebie wierzysz tutaj na twoje szanse. Nie tak powiedziałam. No mniej więcej. Nie. No to czekaj, no jak powiedziałaś? Powiedziałam, że jak przyszłam do tego programu, to byłam pewna tego, że wygram. A teraz coraz bardziej widzę, że tutaj, że właśnie ludzie dookoła są też mega mocni. Ja dalej jestem pewna siebie, ale już nie na takim trybie narcystycznym, jak byłam na początku. O to mi chodziło. Ja miałem okazję poznać tą Polę wczorajszą. I szczerze, taka Pola bardzo mi się spodobała. Uważam, że masz bardzo fajne interakcje z kamerą, fajnie się angażujesz. Dobra, Pola, dziękujemy ci bardzo. To oznacza, że dzisiaj jesteś bezpieczna. Jest, dzięki! Dzięki, super. Dominik, chodź do nas. Jest! Ty jesteś osobą, która ma jeden dobry pomysł, dwa cringe'owe, jeden średni i jeden gówniany. W ciągu 15 minut. To jest twój atut.
bo chociaż masz jakieś te pomysły, więc to jest naprawdę fajne. Statystycznie jest szansa, że jakiś się uda. Tak. Teraz selekcję dobrą zrobić muszę. No tutaj tylko ode z tymi, mnie... Jeszcze tylko z tymi pomysłami, to wiesz, tak jak było w poprzednim odcinku, trzeba je zapisywać, bo ty masz tendencję, że jednak wybierasz te cringe'owe, co widać po twoim TikToku. Ale ja usunąłem przecież. No usunąłeś, ale dlatego właśnie warto zapisywać się nad nimi, zastanawiać. Będzie większa szansa na to, że po prostu wybierzesz ten lepszy, nie? Świetnie pracujesz z kamerą, wiesz kiedy co powiedzieć, w jakim momencie. Jesteś dynamiczny, też wiesz kiedy udostępnić przestrzeń komuś innemu, a to się bardzo ceni. Bardzo mi miło, dziękuję. Ja się zastanawiam, bo już chyba ci to mówiłem. Ja się zastanawiam, czy my już nie zobaczyliśmy wszystkiego tutaj u ciebie, nie? Pokażę jeszcze więcej. Tak? Tak jest. Zrób salto. Nie. Oj, zrobił! Ej, dobra, ja myślę, że to... A miał pokazać coś więcej, to już robił. Ha, ja nie wiedziałem, na przykład na mnie to fest zrobił. Mówicie, to robię w takim razie, jak muszę pokazać więcej, to muszę to zrobić, ale ich też chcę. Będziesz miał w kolejnym odcinku okazję, w takim razie liczymy na to, jesteś Dominik bezpieczny. Dzięki bardzo, bardzo mi miło. Zapraszamy Karolinę. Jak ci się na nas patrzy, Karolina? No ciężko przez to słuchaj. Ciężko, tak? Przymrużeniem oka, wiesz? Nie lubisz na nas patrzeć, tak? Nie podoba ci się w Hiszpanii, że jest za ciepło. Podoba mi się najbardziej na świecie. Jest urocza, co? Tak, cute. Jesteś w ogóle mega uroczą i wrażliwą osóbką. I taka rada może ode mnie, żeby po prostu tą wrażliwość przekształcać w coś pozytywnego niż negatywnego i przez nią też nie załamywać się i poddawać. Ja cały czas staram się ci trochę pomagać w tym programie. Tu poświęcam twoją siostrę dla ciebie, tu przepycham cię dalej. No muszę ci to powiedzieć, bo zawsze jestem dla ciebie taki słodki i miły. To nadal nie jest to. Nie? To nie jest to. Ty nie byłaś wczoraj tą osobą, która wygrywa ten program. Od początku wam mówię, kurczę, jak ktoś potrafi z odcinka na odcinek być coraz lepszym, to jest jakby warunek do tego, żeby być kiedyś najlepszy. Tak naprawdę w życiu chodzi o to, żeby progresować, żeby uczyć się coraz więcej. I widać, że od początku gdzieś tam starałaś się bardzo, więc mam nadzieję, że w kolejnym odcinku, bo do niego trafię, że jesteś bezpieczna, pokażesz nam to jeszcze bardziej i to słonko ci pomoże w tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Także postaraj się, proszę. Wierzymy, że dasz radę. Dziękuję. Jesteś bezpieczna, dzięki. Rodzynek nasz. Chodź, Olek, chodź. Jesteś bardzo pozytywną osobą, jesteś otwarty, fajnie się ciebie słucha, jak dla mnie bardzo duży plus. Ciężko mi było się dopatrzyć minusa. Dziękuję bardzo. Ja mam dokładnie podobnie tak jak Bartek, moje notatki brzmią mega podobnie, tylko że ja mam tutaj jeszcze, że dajesz fajne pole do popisu komuś innemu. Wiesz, kiedy znaleźć tą przestrzeń, by ktoś inny mógł się wypowiedzieć. Masz też świetny flow przed kamerą i ja po prostu jestem zachwycona tobą. Dziękuję. W stosunku do ciebie mam pewne obawy. Mówiłem już o nich na wielu panelach. Doszły nas słuchy, że po prostu jesteś osobą, która, no mówiąc wprost, czasami obgaduje innych. Że ja? Tak. No to nie wydaje mi się, żebym obgadywał innych w tym programie. Nie? Nie, nieraz jak uważałem coś o danej osobie, nie miałem problemu, żeby podejść i z nią na ten temat porozmawiać. Nie rozmawiałem o nikim za plecami, więc być może ktoś... Nie było sytuacji, w których gadałeś z innymi uczestnikami o innych? Znaczy, no na pewno były, ale no, nie nazwałbym tego obgadywaniem. No to jest to jakbyś po to prostu nazwał. Wymieniamy się swoimi poglądami na temat osób, które tutaj są. I... A czym różni się obgadywanie od wymiany poglądami? No wymiana poglądami to jest, wydaje mi się, kiedy się mówi również pozytywnie, a ja nie mówiłem o kimś negatywnie. Nie uważałem, że ktoś jest do wyrzucenia, powinien wylecieć i jest ode mnie po prostu gorszy. Wiesz, też nie ma co ukrywać, nie? Że to, co oni mówili, to wszystko jest prawda. Jesteś z tym gościem, mega zabawnym, no i umiesz to robić, Tylko są jakieś tam moje zmartwienia, no, nie? No rozumiem, pewnie. No to ja nie dogaduję już nic. Co oznacza, że jesteś z nami w kolejnym odcinku, kolego. Gratulacje! Dziękuję. Dziękujemy wam bardzo. Wróćcie do reszty i zaproście tutaj kolejną grupę. Ej, szczerze to jestem mega w szoku, że tak poszło, bo wczoraj wszyscy mieliśmy chyba gorszy dzień, a tak naprawdę nasza cała grupa, chodźcie tu, wypadła, kurczę, dobrze. Jesteśmy bezpieczni. Dokładnie. I lecimy do szybka. I resztę. Jestem zszokowany tym, że zostało zarzucone mi obgadywanie ludzi, bo od początku programu wiedziałem, że to jest rzecz, której chcę unikać, gdyż wiem, że miałem z tym problemy w przeszłości. To była jedyna rzecz, którą powiedziała mi moja mama, żeby od niej uciekać, bo mam taki nawyk. Wszystko, co leżało mi na sercu, mówiłem prosto do danej osoby, albo przed setkami, albo na setkach. Tak. Jesteśmy wszyscy bezpieczni! Tak, tak. Ale mocno. Kurde. I
Że wszyscy się będziemy bezpieczni. Totalnie tak. Ale się teraz zestresowałam. Nie czułam tego wcześniej w ogóle do tego momentu, ale czuję, że dzisiaj nie czułaś nigdy w tym programie, że odpadniesz. Przyszła do nas kolejna grupa, druga już. No to co? Oni nie wrócili na noc do domu nawet. I spędzili pierwszą noc wspólnie w łóżku. Jednym? Nie, no dwa były, ale takie wiecie. Przez chwilę były jednym. No, przez chwilę stały się jednością, złączyły się. A wy się złączyliście? Przyjaźnią na przykład, wiecie tam, koleżeństwem. No to tak. Czyli złączyliście się? Nie. Ale śmieszne. Ale jak się cieszy, ale jak się no cieszy, tam coś musi być. Tam coś się wydarzyło, nie? Nie. Ona nie wie, bo spała. Dobra, i tym akcentem możemy rozpocząć, tak? I tym akcentem możemy zaprosić Maję. Teraz jest bardzo fajny dzień dla mnie. A nieprzyjemny dla mnie, bo kurka wodna, była wczoraj jakaś dziwna sytuacja z tobą. Raz chciałaś, później nie chciałaś, później chciałaś, później narzekałaś. Ale odnośnie tam na końcu... No. Na końcu jedzenia, wielu aspektów zmiennych, które w życiu youtubera i osoby, która pracuje z nami, są nie do przewidzenia często. Jakby w ciągu roku było 10, jak nie 100 takich dni, kiedy nie dało się zjeść, bo nie było na to czasu i nikt tego nie kwestionował, nie? To po prostu tak jest. Tak wygląda ta praca, jak chce się być top. No, masz taki dzień, że wiesz, że nie zjesz i jesz po prostu na szybko jakieś, wiesz, czekolady ekipy, donaty, doty donuts czy lody ekipy. To jest ten wspaniały dzień, ale czasem nie masz tych rzeczy i okazuje się, że na świecie nie ma nic innego dobrego do jedzenia, więc nie jest nic i musisz sobie wtedy też jakoś poradzić. Z naszej perspektywy sobie nie poradziłaś. Okej, ja też uważam, że pod tym kątem sobie nie poradziłam. Odczułam to i czułam to zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. No, mój organizm nie jest do tego przyzwyczajony i po prostu gdzieś tam, jeśli będę mieć jeszcze taką sytuację, no to postaram się to lepiej. Też uważam, że wczorajszy dzień był moim gorszym. I bardzo bym chciał, żebyś na przyszłość takie sytuacje wykorzystywała jako coś, co można obrócić. Wiem, że jest się głodnym, trochę inaczej działa wtedy głowa, jest się zmęczonym po całym dniu, ale właśnie to jest ten moment, który odróżnia średniego youtubera od dobrego youtubera, który wie, jak go obrócić i to wykorzystać jeszcze jakoś pod content, żeby wyjść. Myślę, że muszę się jeszcze tego po prostu nauczyć. A poczekaj, a lubisz Fausti? No ja z Fausti akurat wczoraj najmniej czasu spędziłam, jeśli chodzi o wszystkich gości, bo w ciągu dnia była z drugą grupą. Najtrudniej mi jest tutaj powiedzieć o Fausti, ale no, na pewno raczej bardziej ją lubię niż nie lubię, to raczej jest jasne. Okej. Okay. Bo Fausti myślała, że nie. Ja myślałam, że ona mnie nie lubi. Tak, to było pierwsze moje wrażenie po prostu, jakie odczułam, że właśnie gdzieś tam nie do końca przepadasz za mną i... Dzisiaj zrobimy tak, że werdykt będzie na końcu. Więc na razie, Maja, myślę, że możesz stanąć tam już koło reszty. Okej. Pamiętajcie, że my już nie wybieramy ludzi na zasadzie, że mamy kogoś gorszego, lepszego. My musimy z was wyselekcjonować jedną osobę, która wygrywa ten program, tak? Chodź do nas, Michał. Dobra. No i się stało. Było coraz lepiej. No i wczoraj coś pękło. Nie wiem, czułem, że nie mogłem się przebić w grupie i miałem właśnie z tym mega problem. Jeśli czujesz, że jesteś gdzieś z tyłu, to musisz sam się zaangażować w to i powiedzieć halo, jestem też częścią tego odcinka, bo na pewno będzie wiele momentów, w których ktoś będzie krzyczał głośniej, będzie miał coś śmieszniejszego i ciekawszego do powiedzenia, ale musisz się starać przebić dalej. No. Okej, okay, rozumiem. Ja powiem ci coś, na co Karol będzie zły zaraz, że ci to powiem. Ja będę próbował go przekonać, żeby dać ci jeszcze jedną szansę, ostatnią, ponieważ następny odcinek będzie bardzo specyficzny, jak chciałbym cię na nim zobaczyć. Nie wiem, czy to się uda. Perspektywa tego kolejnego odcinka jest jedyną nadzieją na to, że ty będziesz z nami dalej. Okej? Okay? Mhm. Ja myślę, że to jest fair. Zróbmy tak. Tak? No. Czyli dostajesz ostatnią szansę, stary. Jesteś, Michał, bezpieczny. Mimo, że mieliśmy tutaj dawać werdykt, to ty jako jedyny będziesz bezpieczny. Masz w sobie coś, czego jeszcze nie pokazałeś. I warto to wykorzystać. Jak już masz też ostatnią szansę, to wiesz, spiąć no poślady i lecisz. Ale wiesz, ale wujas, wiesz co mnie przekonało? Że on tu przyszedł
i powiedział, no on już jest otwarty, nie? To jest... Powiedział! No ale stary, śmiesz się, nie chcesz... Myśleliśmy, że o nią nie mówić. Zobaczysz sobie poprzednie odcinki pierwsze, no to jest ewenement! Nie. To jest niesamowite! Wzruszyłeś się! Nikał, co ci mówi Buda? Dawaj! No, powiedz to! No rozmawiam. I tak już przegrałeś, no dawaj, ten challenge przegrałeś ze mną. Aha, no, 1000 złotych tego. Aha, nie, bo już 1000 złotych muszę ci zapłacić. Że ale ten program. Dobrze! Jesteś bezpieczny, wracaj tam. Dzięki wielkie. Co, może Julita teraz? No. Super działałyście z Mają też na mieście, właśnie rozdając czekokapy ludziom, miałyście też fajną przyśpiewkę. Jakby dużo się działo i mi się to bardzo podobało i w zasadzie nie mam nic więcej, nie mam jakby nic złego do powiedzenia. Widzisz tego donacika? Widzisz go? Wiesz jaki on jest? Słodki, jest słodziutki, jest tak słodziutki jak ty, dosłownie tak samo. Jest... Proszę bardzo. Dobra, chodź Oliwier. Poznałem w życiu trochę osób, które są podobne do ciebie, nie? Nie znam żadnego z nich, który teraz miałby świetlaną przyszłość. Dla mnie jesteś gigantycznym zagrożeniem dla samego siebie i dla ludzi dookoła. Bo nie mówię o twoich, wiesz, o twoich plusach z tego względu, że ty doskonale o tym wiesz. Słyszysz o tym na każdym panelu, to co już kiedyś ci powiedziałem. Czy my nie robimy ci krzywdy, jeżeli ty z nami będziesz tutaj na takim etapie, nie? Jesteś do tego bardzo młody i jest w stosunku do ciebie taki feeling, że my się boimy po prostu, nie? Jest takie powiedzenie, że minimalizując ryzyko więcej zyskasz niż maksymalizując zyski. Ja przynajmniej zawsze staram się mieć to z tyłu głowy, bo jednak w stosunku do ciebie tych ryzyk jest mnóstwo. A jakie to mogą być ryzyka? Zobacz, za tobą jest palma. Zostaw to Bartkowi. Nie powiedz, ja powiem drugi. Dobra. Czy ona ci nie odbije? Za tobą są góry, czyli miejsce, z którego nie możesz patrzeć na innych. Z góry. Patrzeć na innych z góry. Może wy coś powiecie, co? Bo my już tutaj zroastowaliśmy biednego Oliwiera. Bardzo cię lubię i dla mnie jakby wszystkie pozytywne cechy, które wcześniej wymawiali, wymawiali inni, wielkie, ale... jakby zgadzam się z nimi w 100%. Jednakże. Mimo to jesteś najmłodszy. Mimo to. Jesteś najmłodszym uczestnikiem tego programu i w niektórych momentach to po prostu widać w twoim zachowaniu, że brakuje ci takiego doświadczenia, przez co w niektórych sytuacjach możesz nie myśleć do końca rozsądnie i kierować się może sercem bardziej niż głową w niektórych sytuacjach, albo na odwrót. Dla mnie robisz fajny jakby content, też zachowujesz się fajnie przed kamerą, masz super vibe z ludźmi, kontakt. No, jesteś też moim faworytem, ale też mam pewne obawy co do relacji w przyszłości. Dobra, w takim razie to wróć Oliwier, wróć Oliwier i zawołajmy wszystkich, dobra? Tak. Na tym etapie programu patrzymy na całokształt i mówię tutaj to z pełną świadomością tych słów, ponieważ oprócz rzeczy, które robicie na odcinku, bardzo dużo znaczą też te poza. Patrzymy na relacje między wami a gośćmi, między wami a operatorami. Jest to bardzo obszerna decyzja i być może nawet widzowie nie do końca będą z nią zgodni i świadomi, dlaczego została ona podjęta, bo chcemy przede wszystkim dobrze dla projektu, żeby on mógł trwać i działać jak najlepiej przez jak najdłuższy czas. W związku z tym, do kolejnego odcinka programu Twoje 5 minut nie przechodzi, nie wystąpi w nim i niestety go już w kolejnym odcinku nie zobaczymy. Oliwier. Oliwier, dla ciebie to w tym momencie koniec programu. Ale nie koniec mojej drogi. To wszystko. Możesz się, Oliwier, pożegnać. Co jest 5? Dla was niech to będzie potwierdzenie, że my mamy na to wszystko trochę inne spojrzenie niż wy. To nie jest tak, że Oliwier jest gorszy od was. No to jest po prostu nasz plan. Czemu to odpadłeś? No, to jakby po prostu nie pasowałem. Też ze względu na wiek, że za duże ryzyko. No ale co, no przecież nic... jestem w tym samym wieku. No i co? No ale może jesteś bardziej dojrzała. No ale wiecie, nic się nie kończy. To jest mega zaskoczenie, no nie ma co ukrywać. No tak! Przecież dzisiaj nagrywałeś TikToka, kto wygrywa, ja powiedziałam ciebie. Serio? Tak. No. A ja siebie.
Trochę czasu i będę się do nich wbijał oknami, drzwiami, jak wujas mówi. Na twoje 5 minut 3 się wkradną. Serio? Zaskoczenie pary, no. No w sumie. Nie wiem, ja się nie spodziewałam tutaj ten. No po prostu ciekawa, czy przyszło ci przez myśl przez chwilę. Nie przyszło mi przez myśl. Po prostu jakoś tak. Nie spodziewałem się, że teraz. No ale prosiłeś kiedyś, czy oddam ci za busa, no to masz, nie? O, będę miał jak wrócić teraz. Tak, wrócić, no. No wiecie, dla nas to są już same trudne decyzje, nie? No poczułam, że mogę odpaść. Pierwszy raz do tej pory nie miałam takiej sytuacji i pierwszy raz właśnie teraz poczułam, że jest duża szansa, że dzisiaj odpadnę. Jestem zdziwiona, że Oliver odpadł i no wiadomo, że jest mi przykro, bo całkiem blisko się trzymaliśmy. 500 euro, 2000. Za młody jestem, za młodziutki, palma mi odbije. Na pewno mają rację, a oni mają większe doświadczenie, wieloletnie i się lepiej znają. Nie przejmuję się tym, bo uważam, że strasznie dużo i tak osiągnąłem. Wydaje mi się, że muszę po prostu usiąść i sobie tak posiedzieć. Pomyśleć, tak, główkę uspokoić. Wszystko będzie dobrze. No, git.